No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony UD i witam was bardzo serdecznie na kolejnym już materiale z Gotham Knights, czyli Rycerzy Gotham. No i cóż, mamy znaleźć 13 piętro. Tutaj ten tak zwany głos Trybunału Słów udał się za to miejsce. Wystarczyłoby zagrać tą samą melodię, ale Red Hood stwierdził, że mimo tego, że jeszcze przed chwilą potrafił grać ładnie na pianinie, że nie potrafi, więc okej, no nic, będę musiał kombinować. Pamiętajcie więc, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli będzie się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji. No i właśnie. Co ja tu wymyślę? Tu nie mogę nic zrobić. Okej, ale. Nie mogę tutaj. O, tu mogę przejść. Dobra, to dawaj w takim razie. Nie czekajmy dłużej. I cóż ja w tym hotelu odkryję? Dobre pytanie, cóż ja tu odkryję? Gdzie mam iść? 13 piętro, a któż wie, gdzie to jest? Dobra, tu możemy spróbować. Okej, drzwi otwarte, chociaż tam teoretycznie jakiś kod byłby potrzebny. No, dokładnie. A tutaj, właśnie. Przeanalizujmy. Ukryte drzwi. Otworzą się, gdy w pobliżu znajdzie się klucz szponów. No dobra, ja mam takowy klucz, więc... Come on! Oho. Działa. To najważniejsze. O kurczę, te drzwi to mają, przyznaję... Fajne. Okej. Wchodzimy do środka. No, ciekawe co ukrywa. Tu raczej na razie nikogo nie spotkam, więc mogę sobie bezpiecznie biegać. A court of owls is watching from inside of Gotham's walls. This is a literal truth. As we build our perfect nests below the skins of our perfect city. Ta, idealne miasto. Tutaj też? To będzie ciągle to samo? Czy coś innego? Okej, no w sumie nosowy tak chyba potrafią. Dobra, zobaczmy na razie te wszystkie, wiecie, ciekawostki. O, tutaj mamy pianinko również. O, i tu już potrafisz grać. I to całkiem ładnie. Nie kumam, dlaczego nie mógł zagrać na tamtym. Nie mam pojęcia, jeżeli ktoś wie, niech mi wytłumaczy, bo dla mnie to było naprawdę dziwne. No ale cóż. Okej. Znaczy ja wiem, że to było po to, żebyśmy się dostali tutaj w jakiś specjalny sposób, chociaż i on nie był trudny, więc... No, nieważne. O, tutaj jakiś taki obraz trochę zamazany. Jest maska. Co ja mogę zrobić? Figurka sowy zawiera mechanizm przełącznika. Jest maska, może powinienem ją założyć, przebrać się? Uhuhu. Zrobiłem w sumie przypadkowo niczym sowa trochę. Wow. Okitoki. Nie złapie się niczego. No chyba nie za bardzo. Pokonaj. No raczej nie uda mi się ich pokonać po cichu. To jest... Chociaż? Nie, dobra, nie da rady. Ale chociaż jednego załatwię. Musisz to sprawdzić. No, sprawdzaj. Pewnie zaraz będzie alarm i takie tam. No niestety podjąłem taką, a nie inną próbę, to teraz muszę się z tym liczyć. Ładnie, tu jakieś podpalenie wleciało. Dobra, dawaj jeszcze mocniejsze ciosy, tak jest. Ohoho, au. Boli, na pewno coś takiego musi boleć. Tu się nie ma co zastanawiać. No, zobaczmy. A mogę wejść z tym w interakcję, mogę przeskanować ten ekran. Aktywujmy go. Come on, przekonajmy się. Czy dowiem się cokolwiek, wiecie, cokolwiek ciekawego z tego?
out the nation was compromised. Found to be moonlighting for cockroaches. We eliminated him. Our allies... Shit. So the court really did off Langstrom. This recording could be just what we need to bring them down for good. But there's still plenty to clean. Destroy everything. Make it so Langstrom never existed. We must send a message. You are only an owl of the court. So long as you remain loyal to the court. Okay. Proste zasady, ktoś powie. Dobra, przekopiujmy sobie wszystko. Wszystko, co może się przydać. Mam nadzieję, że jeszcze będę mógł tam iść i sprawdzić. Pewnie tak. Tak obstawiam. Dobra, co dalej? Plany architektoniczne. Okej, w przeciwieństwie do tych, które wyszesłano miastu, w tych uwzględniono pewne istotne elementy, takie jak ukryte 13 piętro hotelu, czy tajne komnaty pod klubem, a widzicie? Dobra, tu jeszcze możemy sobie wysłuchać, więc come on, dawaj. A jeszcze usunąć dysk muszę, ale to za chwilę. Ale to kto jest drapieżnikiem? Za dużo to się z tego nie dowiedziałem. Dobra, bierzemy dysk i chyba stąd zwiewamy. W sumie mamy to, co chcieliśmy. Wiemy, kogo tam wyeliminowali. W ogóle zobaczcie, na mapce widać, gdzie mają chyba kryjówki, czyż nie? Wow. Czy ja coś słyszałem? Czy mi się... wydawało. Wow! Oczywiście, że coś słyszałem. Dobra, okej, zrobiłem to na głośno, ale... coś słyszałem, że się otwiera, ale nie wiedziałem dokładnie, gdzie... Dobra, jejku, aż o ścianę. Au, to będzie bolało. To musiało boleć, tam kolano ucierpiało nieźle. Pewnie tak. No, ratusz, płyta podłogowa. Okej. Rozwiąż łamigłówkę. To co to jest? GCPD Central Station. Okej, tu GCPD, a tutaj to jest... To jest sąd, dobra. Czyli mamy tak, tutaj mamy ratusz, tam mamy katedrę. Tu mamy GCPD, a tutaj mamy ten, sąd. Okej, rozwiąż łamigłówkę, ale o co to w ogóle chodzi? 1800, może chodzi o daty. A i może według dat trzeba ułożyć. No domyśliłem się. Pewnie tak, czyli trzeba pewnie uszeregować chronologicznie. Przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, czyli co, najpierw 36, potem 41, potem 42, no i na końcu 77. No, otworzyło się? Chyba tak. Nie? Nie? A może od nine... otworzyło się czy nie? Nie wiem, wydawało mi się, że może coś. A spróbujmy od najnowszego? Dobra, myślałem, że to będzie bardzo prosta zagadka i takie, okej. A, bo tam był zaraz 1800, nie, wszędzie jest 1800, tak? Czy tam się nie pomyliłem? No nie, no wszędzie jest 1800. No dobra, jak spróbujemy od najnowszego? Czyli 77. Może ja się pomyliłem z czymś? Nie, no dobra, no to teraz dajemy teoretycznie 42. A nie! Dobra, już kumam, to będzie źle. Chyba. Tu chodzi o to, że według kolejności, ale one nie są ustawione tak jak figury. Czyli zaraz, od najstarszego. Co jest na pierwszym miejscu? Dobra, myślę, że wiecie, to jest tak jakby oznaczone równo, ale nie. Czyli tutaj mamy, co to jest sąd? Taka wieżyczka i w ogóle, dobra. Taka na samym przedzie. Nie, pierwsze to jest ratusz, czyli pierwszy był ratusz, dobra. Drugi, 41, to będzie GCPD, bo jest policja i w ogóle wszystko pasuje, prawda? Ale zaraz, gdzie jest... tu jest GCPD, tak jest. Potem będzie 42, a 42 to jest gmach sądu. No i na końcu 77, katedra. No. I teraz, no. Tak. Same fundamenty władzy. Mówi do mnie?
Ej, prawdopodobnie tak. Powinien wiedzieć, że to ty na pewno tak. Dobra, dobra, dobra. Rozglądajmy się. Oho, mogę jeszcze coś wysłuchać, więc w sumie jak jest taka możliwość, to come on, próbujmy. A nuż będzie coś cennego. Jakaś cenna wskazówka, no nie wiadomo nigdy. No. Maska Trybunału Słów. Materiał, z którego zrobiona jest maska, także pokrywającą warstwę kurzu, wskazuje, że ostatnio była ona używana ponad 30 lat temu. W przeciwieństwie do tych, których używa Trybunał dzisiaj, nie posiada ona warstwy chroniącej przed pęknięciem czy złamaniem się. Okej, czyli taka pierwotna. Dobra, kolejny do odsłuchania. Okej. Czemu te obrazy wszystkie mają takie dziwne znaki w sumie? Portret dawnego członka Trybunału Słów. Strój i styl sugerują, że obraz pochodzi z XVIII wieku. Zgodnie z doktryną Trybunału, wedle której jej członkowie mają być anonimowi, identyfikacja postaci pozostaje niemożliwa. No tak, no właśnie, wszyscy w maskach, więc to niewiele daje. O kurczę, on chce ze mną porozmawiać, słuchajcie. Dobra, zaraz się dowiemy. Kim jest ten, który kontroluje to wszystko i czy nas zna? So you made it here, all by yourself. Well, someone had to stop you from destroying Gotham. Destroy Gotham? Now we're trying to save her. Preserve her glory. I understand now the potential you could have to do the same. Oh. Power and glory. Never had that offer from a weirdo in a mask. The only one hiding behind a mask is you, Mr. Todd. O, tak czułem. Tak czułem, że to może być on. How do you know? I know. Just like I knew my nephew Bruce was out there. Keeping the peace in his armored pajamas. Don't worry, I didn't tell anyone. Call it loyalty to Martha. We all live double lives, trying to shelter the city from chaos. It's just our court is quieter about it. The people of Gotham will find out you've been playing with their lives. They're not your toys. Yeah, Batman would probably say the same thing in your position. That's why I never told Bruce about the court. We have the same ends, the same enemies. It's madness. You're not serving us. I stopped killing people. A difference in tactics, I'll admit. You say you protect Gotham, but you're racking up a body count. Kirk Langstrom, his assistant. Those who betray us will suffer for it. Langstrom betrayed the court. Bruce gave everything to save this city. You fight for yourselves. He would never have supported this. Do not use my nephew against me. I mourn Bruce. I want answers for his death, just like you. I am nothing like you, Jacob. Understood. I protected Bruce, but I won't protect you. If you won't join us, I'm afraid you'll have to join Langston. Czyżby Liga Cieni? Clearly I have bigger problems right now. Just stay out of my way. You won't like what happens next. Okej.
Tak mi się wydaje, no bo kto inny mógłby ich zaatakować? Aha. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Bij tego, który leży na ziemi. Okej, okej, z chęcią was jeszcze postrzelam tutaj troszeczkę. Nie no, załatwmy tych zbroją, bo mnie denerwują zawsze, jak wiecie, cwaniaki myślą, że będą sobie strzelać od tak. A gdyby nigdy nic, no... Ładnie. Dobra, też obrywają, to nie jest tak, że wiecie, te pistolety no, zadają mniejszy damage, oczywiście. Natomiast to nie jest znowu nic słabego. Szczególnie jak się to trochę rozwinęło, to strzelanie. O, ładnie, ładnie. Dobre uniki na jednego talona. Wiem, że oni się nazywają szpony, ale mi się zawsze, tak wiecie, ta angielska wersja bardziej podobała, talon. Tak brzmi bardziej tajemniczo. Dobra, spokojnie. Ładnie. No i tak to ma, wyglądać, no pięknie, dawaj, stój. Chciałbyś strzelić, nie ma tak dobrze. Dobra, o, panowie, co wy? Dobra, pięknie, dobry strzał. No, tylko że tego trzeba już skopać. Jak leży, to wykorzystajmy tą chwilkę. No nie obroń, a ty kurczę, obronił się. No ale, no właśnie, co z tego, jak nie na długo. No. O, wyceluj. Cholera, dobra, nie mogę z bliska wycelować, no, Red Hood ma problemy z celnością. Ładnie, dobra, no. Dobra, tego mamy, a więc teraz to już spokojnie. Wszyscy? Wszyscy. Dobra, najważniejsze, że się udało. Nie było to takie trudne, jakby się wydawało. No ale właśnie, Jacob Kane. No tak, wiecie, to była taka postać związana z rodziną, tak można było się domyślić, że to raczej będzie on. Więc no nic takiego, powiem szczerze, mocno zaskakującego, przynajmniej dla mnie. Okej, dobra, lecimy dalej i tutaj. Dobra, otwieraj drzwi. Tak jest, oczywiście, że Liga Cieni, oczywiście. Tutaj mają jakieś w ogóle, wiecie... Wow! Nie, gdzie on jest? Ale oni się nie patyczkują, oni zabijają. Masakra, no to ich sztuczki ninja są ciekawe. Sanitariusze, naprawdę? Znikający zabójcy. Zabójcy to śmiercionośni przeciwnicy umiejący znikać w chmurze dymu. Korzystaj z umiejętności zadających obrażenia rozłożone w czasie, aby uniemożliwić ich korzystanie z bomb dymnych. Ale to jak? Zaraz się dowiemy. Dobra, dostają też coś... Ej, a serio? A to są też oni? A, tu są... Nie, dobra, tutaj tylko ci, okej. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, no będę próbował. O, ładnie. Bardzo ładnie, ale są jacyś tacy bardziej wytrzymali w ogóle, mam wrażenie. No, spokojnie, to podpalenie jak im wejdzie, to bardzo dobra sprawa. O, kurczę. Wow, to bolało trochę. Dobra, ładnie, no nie daj mu już wyjść. Dobra, chciałem użyć jakiejś specjalnej zdolności, ale stwierdziłem, że może... Ten, po jakiemu ty gadasz w ogóle? Masakra, jakoś powiem wam, że w tej walce strasznie w ogóle w tych ciemnych korytarzach jest taki, powiedziałbym, problem. Problem z tym, żeby sterować kamerą, a przynajmniej dla mnie tak to wygląda. O, dawaj. No tego to raczej nie przetrzymasz, idealnie. O, już Red Hood, już nie trzeba zdecydowanie. Wróć do sali, no dobra, no to idziemy oczywiście. Tutaj rozumiem, bo ona jest, tak jest, dobra. Zaraz zobaczymy, ilu jeszcze tych ninja gdzieś tu po drodze. A tu więcej zabitych słów. Okej. Ale zobaczcie, czyli on... No raczej. Dobra, schodzimy. O kurde. No i tutaj wszyscy wyglądają jak... O jasna cholera. Jak w sumie ze Spider-Mana mi się kojarzą z tymi przeciwnikami. Nie wiem, czy wam również, ale przynajmniej ja mam takie skojarzenie. Dobra, spróbujmy czegoś takiego. Wow, ładnie. Tylko mógłbyś mu wywalić broń, żeby już nie mógł z niej korzystać, no ale... Dobra, nieważne. Wow. Dobra, może teraz. O, ładnie. Świetnie nawet. No nie. Ilu ich tu będzie? Kurczę, niedobrze. Ej, oni mają jeszcze zaawansowany sprzęt. To nie jest, że wiecie, to są same sztuczki ninja. Wow. Okej, bolało. Kto? Po jakiemu wygadacie? Wow, dobra, jest źle, jest bardzo źle. Ich jest tutaj trzech co najmniej i liczę na to, że nie będzie ich więcej już za chwilę. Dobra, nie dostałem, rozumiem, nie.
Co to za znaczki? Dobra, no. Auć, przestań, przestań strzelać. Dobra. Jest okej. Jest kolejny poziom nawet. 14 właśnie dobiłem. No, odpowiedni moment na to. Lepiej późno niż wcale, co nie? Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj. Kurczę, ale wytrzymałem, gnojki. Wytrzymałem. No, spokojnie. Dostał? Dostał. Podpalenie wleciało. I bardzo dobrze. O, super. Uda się. No to spróbujmy teraz z czegoś takiego z bliska. Świetne. No i tylko szkoda, że nie mogę w tym czasie nie obrywać. A przydałoby się mieć taki czas względnego spokoju. No, no, no. Co mi tutaj podchodzisz? Co mi tutaj próbujesz? Dobra, no już wykończ go. Świetnie, mamy. No serio? Jeszcze więcej? Ale tym razem taki ktoś trochę inaczej działający. Dobra, ładnie. I coś mocnego, dobrze. No super, już kolejny. Ciekawe ile fal będziemy mieć takich wrogów. Jejku, ale są strasznie szybcy. No jednak Liga Cieni to Liga Cieni, co nie? To trzeba przyznać. Kurczę, nie do tego. Ciągle strzelam nie do tego, co bym chciał. Dobra, mamy, ładnie. A! Tylko co z tego, że ładnie, jak widzicie, co tu się zaraz dzieje. No, skorzystaj z tej sytuacji. Dobra, może spróbuj czegoś mocniejszego. Dostał? No chyba nie, chyba coś mi nie wyszło niestety. Nie do końca tak to miało wyglądać. No, leżeć, no kurczę, gdzie tam w plecy mi bijesz? No, 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 załatw już, żeby był jednego mniej, naprawdę, to już będzie coś dobrego. No, gdzie kolejni? Jeszcze jeden chyba. O, mam cię. Ładnie. Dobra, raz, dwa i teraz spróbuj. Dobra, to niby działa, ale nie do końca tak, jakbym sobie życzył. No, no, no. Świetnie, podpalenie. Te efekty czasami troszkę pomagają, co nie? Dobra, dobra. O! Auć. No i znowu. Nie dostał? Dobra, mamy to, nie wierzę. W końcu spokój. Oby jak najdłuższy. No wiecie, tych z Ligita tylko poobijałem, oni podniosą się, co najwyżej trafią za kratki, ale no ci z Trybunału to już raczej tego nie przeżyli. Raczej. Dobra, mamy dotrzeć do Belfry. Liga Cieni. Okej. Okay. I bardzo dobrze. Okej, okay, tak więc słuchajcie, żeby tutaj nie czekać za długo, lećmy szybciutko do Belfry. Porozmawiajmy. Musimy tutaj, wiecie, omówić całkiem sporo sprawy jednak, no bo wydarzyło się sporo. Wiemy, kim jest przywódca Trybunału Sów i wiemy, że wie o pewnie o wszystkich tak naprawdę, skoro wiedział nawet o Batmanie. A to jest jego żona. Of some of our best and brightest at the Orchard Hotel is a new low for the city of Gotham. It is time for the real heroes, the GCPD, to step up and restore order in our city. To take it back. Yeesh. Surprisingly, Commissioner Kane isn't a match for any of the voices we collected. Hey! She may not be a court member, but the commissioner could still be helping them. She didn't marry Jacob. Catherine is probably not aware of her husband's secret. I know Jacob well, and have never had even the slightest suspicion. Colonel Asshole fooled everyone, even Bruce. The other people we matched at the ball. John Wycliffe, Isabella Haas, Maria Powers. All killed at the hotel by the League. Colonel Kane's the only member we know survived for sure. And probably old Lady Cobblepot. She's unaccounted for. And the court is clearly much bigger than Jacob Kane and Constance Cobblepot. The almighty voice was right, you know. No one will believe a nursery rhyme's been pulling Gotham's strings for so long.
But people will believe that Jacob Cain conspired to murder Langstrom. We have the evidence to prove it. Let's get this to Detective Montoya. See if it's enough for her to build her case. I'll be sure to include our list of known members, dead or otherwise. We need to be careful about this. Jacob will be waiting for us to try something. Someone should talk to Talia. The court and the League are clearly out to kill each other. And let's be ready when we're caught in between them. W każdym sadzie trafi się zgniłe jabłko. Dokładnie. Dobra, dostaliśmy no całkiem dużo doświadczenia. Ale być może ona rzeczywiście nie wie o tym. Wiecie, była tam w tym miejscu, ale no może nie wiedzieć tak naprawdę o tym wszystkim. A umiejętności, mamy 2 punkty. No i w sumie teraz mogę już w coś zacząć inwestować. O, patrzcie, każdy pocisk wystrzelony przez Redhooda ma szansę na zadanie 5 razy więcej obrażeń. Stosuje się tylko do ataków dystansowych i celowania precyzyjnego. Okej, okay. Tutaj na trafienie krytyczne. Ja chyba będę zwiększać mu szansę na trafienie krytyczne, szczerze mówiąc, więc zainwestujemy na razie w to. Niech będzie, zobaczymy. A teraz sobie zobaczmy sprzęt, czy tutaj w wytwórstwie mamy coś fajniejszego. No tutaj... Chociaż patrzcie, to może być lepsze, bo kombinezon zapalający, teoretycznie ten, który mam obecnie, ile on tutaj, czym to się różni? No będzie miał większą obronę, większe zdrowie, większy pancerz, nie, no fajna sprawa, dobra, zainwestujemy w to, czemu nie, może być. Dobra, fajny wydaje się być, okej, teraz sobie zobaczmy dalej, walka wręcz. No tutaj to już takie, o, ale na przykład to już jest znacznie lepsze, bo tutaj nie ma co patrzeć na to, wiecie, 103, tam 101, skoro to daje, tylko że to jeszcze daje obrażenia krytyczne 13%, to 15%, szansa na trafienie krytyczne zmniejsza się niby, a nie, to jest ten, który mam? Cholera wie. Dobra, może zainwestuję w ten, chociaż poziom to nie ma co patrzeć, moc 101. Dobra, będę jeszcze się zastanawiać, a w dystansowych... dobra, tu jeszcze sobie wstrzymam się, zanim coś więcej pokombinuję. Schemat... Nie, no ten wydaje się teraz całkiem... A właśnie, bo muszę tutaj jeszcze zmienić... O! Tutaj miałem jeszcze takie... Ej, no może założę któryś z tych? Nie, no dobra. Kurczę, on ma fajne stroje, trzeba przyznać. Ten jest dość pogromca słów. Ten to się w sumie czymś różni? Chyba nie. Może załóż ten. Okej, okay, niech będzie. Walka wręcz. No tutaj jak jest na wyposażeniu coś znacznie lepszego, to wiecie, warto sobie rozejrzeć się. I tutaj też trzeba patrzeć na te różnego rodzaju mody, żeby właśnie one gdzieś tam zainwestować w nie. Ale to sobie wszystko sobie ogarnę na spokojnie, nie ma co się martwić. Wyświetl szczegóły. Okej, okay, no to jest ważne, to mówię, będę sobie na spokojnie to wszystko przeglądał. Natomiast teraz mamy porozmawiać z Talią, więc ja myślę, że nie czekajmy ani chwili. Chodźmy, porozmawiajmy i dowiedzmy się, jak ona się na to zapatruje. Czy, no wiecie, no, dokonała niezłej zbrodni na mieszkańcach Gotham, no większość z nich... Uuu, kurde. Dobra, dobrze, że jest blisko. Zawsze się ustawia blisko nas, co ja szanuję. Ale no, ten strój wygląda interesująco. Z kim ona rozmawia? Could have told us your league was planning a murder spree at the charity ball. Does this look like my league? Did they decapitate the court? Did you? No. Despite all the killings, the voice is still alive. Then the league will keep attacking, regardless of collateral damage. And the court will send their talons to retaliate. How many of Gotham's citizens will die in the crossfire, Talia? Countless. The league will decimate the city. And the court is preparing something even more impressive. And that is? Langstrom wrote that living subjects could create more powerful talents. I don't want to be around when they get out. What else do you know about what Langstrom was doing?
As much as I've liked our chats, Gotham is getting decidedly unfriendly. Don't come looking for me. Hey, Belfry. Okay. Did you get all that? I wish we hadn't, but yes. The last thing we need right now are stronger talons. The court's scary enough as it is. We have to keep going or the city will go up in flames. Let's find some more helpful sources. No, detektyw Montoya wydaje się być taką osobą, jedną z bardzo nielicznych, które tutaj mogą nam jakoś próbować przynajmniej pomóc. I mam nadzieję, że tak też się właśnie stanie, no ale zobaczymy. No i to jest, ona jest chyba naprawdę nieliczna albo jedyna, która by chciała z nami porozmawiać, więc czemu nie, czemu nie? Korzystajmy z możliwej pomocy. Dobra, a tutaj, nie no, to skakanie jest naprawdę przyjemne. To jest chyba jedyny sposób, słuchajcie, transportu w tej grze, taki, który nie sprawia, że człowiekowi się odechciewa. No bo no, nie zostało to zaprojektowane tak, jak powinno być, to jest moje zdanie. Natomiast gdyby to od początku tak się dało, to chociaż nie jest to do końca jakby w duchu tej postaci, tak przynajmniej dla mnie. Dobra, nie przejmujmy się tym, po prostu lećmy dalej. O, jak ładnie wylądowałem. Całkiem nieźle to wyglądało. No raczej. Was wondering when you'd show up. I wanted you to have plenty of time to read those files I sent you. Some pretty serious shit here. A secret society that controls Gotham with Jacob Kane at the head. And then there's all the murders. I'd say you were off your game. If it didn't make so much damn sense. I've seen so many shady things over the years, and this explains every single one of them. We have to bring Kane down, and the court with him. Too many corrupt cops on the force for me to just arrest him. If I had someone I could actually trust on the case, might be able to get some solid evidence. Then you're stuck with me. I'll go looking for court trouble and see what I find. I know they don't say it. Okay. Dostępne są akta spraw. Korupcja w GCPD. Postrzeg skorumpowanych detektywów. O, mamy tutaj kolejne jakieś takie, wiecie, to są aktywności poboczne raczej. Ale spoko, dobra. Natomiast tutaj mamy... A, tak, to jest w ogóle misja główna teraz, żeby powstrzymać skorumpowanych detektywów. Okej, okay, zalecany poziom 13-15, więc w sumie jestem na to wszystko gotowy. O, no oczywiście spotykamy się tutaj, tuż przy pomniku Jamesa Gordona. A teraz sobie przycupłem na amerykańskiej fladze. Co my tu mamy? Tu jest straż oczywiście standardowo. Tu mamy ten akt, jeszcze będzie trzeba zająć się Harley Quinn tak wcześniej. No ale zobaczymy to wszystko, wiecie, w swoim czasie. Natomiast tych skorumpowanych policjantów to muszę gdzieś po prostu sobie szukać po ulicach. Więc ja to wszystko sobie na spokojnie ogarnę. O, to się nie martwcie. Natomiast to i jeszcze więcej to oczywiście w kolejnym odcinku z Gotham Knights, czyli Rycerzy Gotham. Jeżeli ten wam się podobał, to pamiętajcie standardowo o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, a my widzimy się już wkrótce. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!